Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Ostatnio bawiliśmy się korwetą Crossa, polecam zobaczyć ten odcinek, bo naprawdę korwetka ma fajne opcje tuningowe i bardzo fajnie driftuje. Jest to jeden z najlepiej driftujących samochodów, jakim jeździłem. A dzisiaj zajmiemy się jednym z moich nowych samochodów, którym jest Nissan GT-R Premium. Jak widzicie, bardzo brzydko pomalowałem Mazda RX-7, bo mnie ten samochód wkurzył. I no właściwie jest to samochód, który właśnie w tym momencie sobie sprzedam. Nara. I kasy będzie akurat tyle, aby stuningować sobie, myślę, że GTR-ka troszeczkę. Wspaniały Lotus Exige, który mnie zaskoczył, też polecam obejrzeć ten odcinek właśnie z tym autem. Tam w kącie jeszcze stał Mitsubishi Lancer, który również jest zajebisty i świetnie nim się jeździ. Delikatnie driftuje, ale naprawdę wymiata ogólnie. Dobrze, gotowy zestaw, zobacz, shit. No tutaj mamy naprawdę konkrecik, jeśli chodzi o GTR-a, te zestawy są konkretne, naprawdę, bardzo, bardzo mi się podobają, na pierwszy rzut oka, jeszcze nie widziałem tyłu, no właśnie to jest takie trochę głupie, bo musimy kupić zestaw, aby zobaczyć na przykład tył samochodu, nie możemy go sobie teraz obejrzeć, to jest takie dziwne. Zanim jednak tutaj zainstalujemy sobie zestaw, zobaczmy co w GTR-ku możemy sobie zmienić, od tak, o, Dobrze, reflektorów już widzę, że nie można, ale można dać maski. Sporo tych masek i niestety wszystkie są z włókna węglowego. Niestety, bo może niektórzy chcieliby zrobić, ale jakieś inne maski. Okej, zobaczmy taką. Przedni zderzak. Ten jest taki wysunięty jakby do przodu, widzicie? Ciekawe, dajmy go. Będzie dłuższy. Sylwetka, prześwit. O kurde, to już jest na maksa obniżony samochód. No ciekawe. Cofamy. A no tak, tu musimy taki zostawić, jaki jest. Powiewki. Też możemy jedną zainstalować. Taką, o, okej, spoko. Ale co możemy zrobić z błotnikiem? Ja wiem. No dobra, zobaczymy. Może będzie można więcej opcji później zrobić, żeby zmienić wygląd tego samochodu. Ja natomiast lubię, jak on jest bardziej po... Nie. O Boże. Co oni robią z tym tuningiem? O, okej. Ten jest taki najniższy próg. Myślę, że będzie pasował. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, aby troszeczkę tego GTR-ka poszerzyć. A widzę, że ten... To nie fajnie wygląda trochę. Także myślę, że ja sobie tu po prostu zaakceptuję... shit! Myślę, że sobie zaakceptuję zaraz jakiś body kit i tyle. Ale spoilery konkretne są. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Rurki, wydechówki? Mamy. Więc tak to wygląda. Dyfuzor? No co jest? Wracaj do tuningu. Ja chcę zobaczyć jeszcze dyfuzory. O, ho, ho, ho. No tak, ten nissanowski mi się najbardziej podobał. Te są paskudne. Ten ostatni jest spoko. No dobra, to w takim razie pokuszę się o zainstalowanie body kitu. Ten ostatni jest kozacki. Nie jest aż taki super szeroki jak ten tutaj. Jest taki, myślę, że w sam raz. Dam go sobie. 11 tysięcy to nie jest pieniądz. A wygląd samochodu zmienia się totalnie. Zobaczcie na to. Wow. Możemy dać owiewki? Nie możemy dać. Felgi może... Nie mówcie, że tutaj jest układ wydechowy z przodu. Ach, kurde, z tyłu jest. Ale jakby był z przodu... O kurde, bym doszedł jeszcze tak do przodu. O! Super by było. No ale niestety. Niestety, nie byli tak kreatywni, tego nie zrobili. Szkoda trochę. Dobra, no to felgi... No tak, możemy zmienić lusterka, tylko maski nie możemy zmienić, nic poza tym, także... No dobra, niech będą te felgi, chociaż felgi sobie zmienimy. Momentos. Te są spoko, tylko rozmiar większy. Okej. Kolorki. To jest chyba... Nie ten, o który mi chodzi. Dobra,
To jest pierwszy, o właśnie. Spoko. Z tyłu damy jakieś inne felgi. Mam taką wizję, żeby zmienić. Okej. Aha, jeszcze klocki. Znaczy zaciski, kurde, nie klocki. Zaciski hamulcowe będzie trzeba wymienić na jakieś inne, tak myślę. Nie. Nie, 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 nie. O. Nie wiem, czy właśnie z przodu nie są takie same, ale to jakoś mi najbardziej pasują. Okej. Kolorek. Jakiś odcień szarości. A może dajmy taki sam kolorek dla wszystkich już felg. Myk. Spoko. Zmiana felg. No dobra. Teraz weźmy sobie zaciski. Ja uwielbiam czerwone, więc zawsze czerwone instaluję. Brembo. Oponki. Okej. Tarcze hamulcowe. Takie pełne sobie zainstalujemy. Żeby nie były zbyt widoczne. Zbyt widoczne. Nie, zastanawia mnie ta rura właśnie tutaj. Jak, co to, do czego to jest? Czy tam leci jakiś, nie wiem, dym z tego, czy coś? Nie mam pojęcia. Oponki. O, te właśnie. Spoko. Felgi już mamy. Zaciski. Możemy jeszcze zmienić. Brembo. Jak największe. One muszą być ogromne. Dobra. Mamy coś takiego. No właśnie, sprawdźmy, czy to są te same felgi. Tak, to są te same felgi, co z przodu. Jakoś inne mi nie pasowało do tego GTR-ka. Co musimy jeszcze zrobić? Musimy te koła wysunąć, no bo zobaczcie. Tak, one są mocno schowane. Tutaj nachyleniem nic nie zrobimy. Do maksa trzeba aż. Patrzcie, żeby to było na równo. Troszeczkę można pochylić. To takie nie GTR-owe trochę, co? Ten taki tuning. Ale moment, czy nie można tu spoilera zmienić? No jasne, że można, to czemu nic nie mówicie? Wiecie, co myślę o takich spoilerach. Co moje ulubione? Kupujemy car audio. No i zostało. Wow! Ale bania. I zostało jeszcze tylko kolorek. Zobaczymy, czy ktoś tutaj jakieś ciekawe malowanie sobie zaakceptował do tego samochodu. Zrobił. Holy shit. Czy mi się wydaje, czy ktoś tam fotele pomalował na czerwono? Nie, one są czerwone. Tu się. O, takie coś. Tu widać na miniaturkach, jak to mniej więcej wygląda. Wow! Ile pracy w ogóle. Takie coś. Kurde, to jest świetna opcja, że można sobie czyjeś malowania wybierać. A to? To mi się podoba. To jest też spoko. Takie proste, ale bardzo ciekawe. Jak on? Aha, nałożył naklejki na ten, na szyby. Super. Się zastanawiałem, jak on pomalował szyby na kolor taki. Tu mamy żółte coś. Znowu, ten koleś chyba wszystkie malowania na wszystkich samochodach robi właśnie takie. Jezus. Patrzcie, co tutaj mamy. Jakby, prawie że oficjalne malowania, co? Takie ładne są. Tutaj. A tu. No muszę coś wybrać. Chcę wybrać coś fajnego. Czerwone szyby. Coś fajnego, ale nie tak, żeby było napierniczone tych naklejek nie wiadomo ile, bez sensu. Tylko żeby to ładnie wyglądało, komponowało się fajnie w tego GTR-ka. Takie coś. No tutaj trochę bez sensu, bo. A czy może fajnie by wyglądało to na innym bodykicie? Takie coś. Dobra. A to? Tutaj niby maska z włókna węglowego, ale u mnie jest zwykła maska i tego nie widać. Tu mamy coś takiego. O! O! Zupełnie jak nie GTR, ale podoba mi się.
Wow. Zobaczmy. No, naprawdę, zupełnie jak nie GTR, jak jakiś w ogóle zupełnie inny samochód. Tak to wygląda, co? Te naklejki na szybie troszeczkę zmieniają jakby kształt tego auta, to jest dziwne. Z przodu wygląda, jak się tak popatrzy z boku, to wygląda jak Nissan 370Z. Ten przód. Aha, no, w ogóle zupełnie inny wygląd, to jest niesamowite w tym NFS-ie, jak można fajnie przerobić samochody. Ok, ja sobie tutaj zainstaluję szybko części tuningowe. No i okej, mamy wszystko zainstalowane na maksa. Kasy jeszcze trochę zostało. Właściwie dużo zostało. Tak, i no i musimy dostosować jakoś ten samochód. Zróbmy standardowo, zacznijmy od driftowego stylu. I zobaczymy, jak auto będzie się zachowywało. Dajmy może nie całkiem na drift, ale coś w tym stylu. Tak, nie będę się bawił w te poszczególne opcje, bo dla mnie to nie ma większego sensu. Jestem ciekawy teraz, bo w marcu, 17 marca będzie premiera tej gry na pecety. Ja jestem bardzo ciekawy, jak będziecie hejtować tę grę ze względu na sposób prowadzenia samochodów. Nie mogę się doczekać, jak będziecie się obijać o te ściany i w ogóle. Bo podejrzewam, że większość z moich widzów nie ma właśnie konsoli Xbox One i nie gra w tego NFS-a, albo nie grała jeszcze. I... Nie mogę się doczekać tych waszych opinii, naprawdę. No dobra, Nissan GT-R Premium. Jeden z najlepiej przyspieszających do setki samochodów na świecie. Po tuningu jest chyba najlepszy. No ale mówimy tu o samochodach seryjnych, prawda? Tak sobie lata. Jak mi się nim jeździ? Wiecie co, no ciężko powiedzieć. Najlepiej to sprawdzić na jakimś konkretnym odcinku albo... Wiecie, że ja zapomniałem, jak się tutaj ręcznego używa. Dobra. Próbujemy tutaj. Zobaczymy, jak poleci na drifcie. No dobra, nie jest to całkowicie samochód zrobiony na drift, ale radzi sobie spoko jakby. Tu jest taka jedna trasa. Właśnie się tak zastanawiam, bo jeszcze muszę go zrobić maksymalnie na drift, ale wygląda na to, że to będzie bardzo fajny samochód do jazdy na wyścigach. Chociaż może też będzie niezłym driftowozem. Ciężko powiedzieć teraz. Policaje, no kurde, będą mnie gonić teraz te dziady. Mam to gdzieś. Najlepiej to, tak jak mówię, sprawdzić to na jakimś wyzwaniu. Teraz mamy wyzwania Ediego do roboty i trzeba by za nimi się tam rozejrzeć. Co do dźwięku, to naprawdę nie ma tutaj zastrzeżeń. Samochód brzmi bardzo fajnie. I kurde, ma zajebiście mocne światła z przodu. No, aż takie całe białe. Super w ogóle wygląda. Mnie się podoba ten wygląd. Chociaż no musicie przyznać, że to już nie jest taki GTR. Z przodu to naprawdę ta maska i cały ten przód jest zupełnie jakby z tego Nissana 370Z, moim zdaniem. Taki garbek leciutki. Ale mnie się podoba taki wygląd, bo ja na przykład nie lubię specjalnie wyglądu tego samochodu z boku. On jest taki ścięty jakby. Nie ma w nim nic ciekawego z boku. Ale to jest moja opinia i oczywiście możemy się z nią, możecie się z nią nie zgadzać. Tak? Ale wydaje mi się, że czegoś tam brakuje i dlatego zainstalowałem sobie ten body kit. No dobra, wyzwania u Ediego. Co teraz mamy? Przejażdżka po torze. Zobaczmy. Teleport. Czy uda mi się tym GTR-kiem wygrać to, czy też nie? Samochód ogólnie widzę, że ma potencjał. Bardzo fajnie przyspiesza, bardzo dobrze przyspiesza. Ciekawie driftuje, ale myślę, że ten drift mógłby być troszeczkę inny. Ale zobaczymy, może uda mi się jakoś to ukończyć. Przejażdżka po torze. Tego jeszcze nie było, wyścig 11 gazu. Zobaczmy. O, muzyczka fajna. No i gaz. Wszystkich tutaj doganiamy pięknie. Ajdź. No koleżko. Dobra, to co naprawiamy? Ej, tu nie można zjechać. Nie można naprawić podczas wyścigu samochodu. No. Jak to tak?
Dobra, trzy okrążenia, może jeszcze jakoś się uda. Widzieliście tutaj tak, jak się respawnujesz na trasę, to no, samochód jedzie już z bardzo dużą prędkością. Jezus. Przed chwilą wyszedłem z jakiejś gry wyścigowej, nie wiem, z Forzy chyba. Ja pierdziu, to się... O, w ogóle jest zupełnie inaczej jeździ. Jestem, no mówię, bardzo ciekawy, jak będziecie wyklinać, przeklinać na model prowadzenia samochodu w tej grze, bo tak, oglądacie te odcinki, ja to powtarzałem już nie raz, ale oglądacie te odcinki tak na YouTube i tylko w komentarzach widzę: Lucek jeździ od ściany do ściany, tego nie da się oglądać, Boże, Boże, nie mogę tego oglądać. To nie oglądaj. Aha. No. Zagraj sam, zobaczysz jak to jest. Dobra, zobacz. Tak. O, zobaczmy takie ustawienie. No, myślę, że będzie lepiej, ale no, nigdy nic nie wiadomo. Samochód jest bardzo, bardzo żwawy i raczej nie będzie problemu, aby wszystkich ładnie wyprzedzić, polegając tylko na osiągach tego samochodu, bo naprawdę bardzo szybki jest, ale problem troszeczkę z prowadzeniem. Zaraz zobaczymy, co się teraz zmieniło. Chciałbym, aby leciutko driftował, żeby nie był taki ociężały na tych zakrętach, tak? Zaraz zobaczymy. To jest napęd na cztery koła, bo to jest GTR. I niektóre samochody z napędem na cztery koła w tej grze prowadzą się świetnie, driftują świetnie, a niektóre słabo driftują i trzeba to zawsze wyczuć dla każdego samochodu z osobna. Tak, tak. Jeszcze chyba nie spotkałem samochodu z napędem na tył, który by fajny był na wyścigi. No. Zobaczymy, jak będzie z GTR-kiem. No, na razie widzę, że radzi sobie jako samochód taki wyścigowy. Z driftem było nie do końca fajnie, no ale też nie zrobiłem sobie tego driftu do końca. Teraz mam wyzwanie u Ediego właśnie na wyścig. I no, myślę, że lepiej będzie właśnie zrobić sobie ten tunik na razie na wyścig, a jeśli następne... Ojej, ale mnie dziwnie zrzuciło. A jeśli następne wyzwanie będzie właśnie na drift, no to sobie zmienimy to sterowanie bardziej na drift. Co wy na to? Okej, okay, wyzwanie Ediego jest już tutaj, muszę zjechać z tego wiaduktu, zajechać tu myślę. Myku, myk. Ojej, policaje. No i po co mnie gonicie? Ja tu nie mam czasu na takie pierdoły. Goni mnie jakiś gracz. Chyba chcecie ścigać, nie wiem. Mam nadzieję, że pomoże mi chociaż zgubić policję, że się mną przestanie interesować ona. Tutaj jest to wyzwanie Ediego, ale ponieważ zaczęły mnie gonić pały, no to muszę się gdzieś ładnie schować. Poszukamy jakiegoś miejsca. Ukryjemy się. Policja jest bardzo łatwo zgubić, tylko trzeba trochę poczekać. No dobra. Zgubiona. Ten gracz mnie tutaj próbuje dogonić. Nie wiem, co on ode mnie chce, ale ja będę brał udział w wyzwaniu Ediego. Chyba chce się ścigać. Niepotrzebnie wbił tutaj do Aldrive'u. Mógł sobie wbić na sesję pojedynkową. No ale... Zobaczymy, może będzie chciał ze mną to jechać. Poczekam tu na niego chwilkę. Chwilkę. Małą chwilkę. Takie 3, 2, 1. Nie widać go. Start. Lecimy. Challenge 11. No i teraz mamy GTR-ka bardziej na grip, na przyczepność, więc powinien poradzić sobie lepiej. Zobaczymy. Tu jest sporo ciasnych zakrętów, więc różnie to może być. Lecimy. No dobra. Wow, no jest zdecydowanie większa kontrola. Przede wszystkim auto nie lata od ściany do ściany. Nie trzeba tak często kontrolować i właściwie robi prawie to, co ja chcę. Nie jest jeszcze idealnie, ale już jest, o kurde, jest 500 razy lepiej niż było. No zobaczcie, różnica jest kolosalna, tak? Ja jestem takim samym graczem jak przed chwilą, tak samo gram, może nie najlepiej, ale samochód no, spisuje się lepiej w moich rękach teraz, także no, te opcje tuningowe bardzo wpływają na styl jazdy samochodu.
Pewnie na początku każdy z was będzie chciał się bawić tymi poszczególnymi, specetowy gracz oczywiście, tymi poszczególnymi opcjami tuningu i zastanawiać się, co na co wpływa. Jak ja na początku tak sobie myślałem i to robiłem, próbowałem sobie dostosować, ale uwierzcie mi, później wam się tego nie będzie chciało robić i testować za każdym razem. Tym bardziej, jeśli każdy samochód będzie się prowadził zupełnie inaczej, będziecie bawili się tym głównym suwakiem, który jest prostszy, no, jest szybszy i też można uzyskać jakieś fajne efekty dla samochodu. Dużo tutaj naprawdę zależy od samochodu i to od tego, jak wy chcecie jeździć nim. Czasami jest tak, że na przykład jedziesz sobie, skręcasz, naciskasz hamulec i nie chcesz driftować, tylko chcesz jechać do przodu i samochód na siłę leci jakby bokiem, ale tak jakby go coś z boku pchało, jakbyś stanął przy jego drzwiach od strony pasażera, w zależności od tego, w którą stronę chcesz skręcać, jakbyś go pchał w bok. I to ten taki feeling jest w kilku samochodach, w których się spotkałem do tej pory. I było to w Nissanie Skyline R34 i chyba jeszcze w Mazdzie RX-7, z tego co kojarzę. Ale mówiłem wam przy okazji właśnie na tych odcinkach, że coś takiego występuje i jest to mega, mega sztuczne. Ja nie hejtuję tej gry, bo ona jest fajna, fajnie się w nią gra, fajny jest ten tuning i naprawdę, jak się dostosuje odpowiedni samochód, to jeździ się spoko, ale jak nie zrobisz tego dobrze pod swoje jakieś tam wymagania, to jest do dupy. I to tak do dupy na sucho, naprawdę. Dobra, to jest ostatnie okrążenie. No, w GTR-ze idzie mi znacznie lepiej niż wtedy. Tak, samochód robi no prawie to, co ja chcę. I jest to zdecydowanie bardziej przyjemne ściganie się niż przed chwilą. I mimo tych ciasnych zakrętów napędu 4x4 udało mi się osiągnąć taki czas i pierwszą pozycję, z czego się cieszę. Pozamiatałeś na ulicach, stary. Tak, no i ten spoiler robi robotę. Ja to bardzo lubię w samochodach. Nie do każdego samochodu to pasuje, ja wiem. Ale w tym akurat wydaje mi się, że jest ok. Okej, spoko. Twój szacunek jest dla mnie tak ważny. Brakuje mi jakiegoś porównania, żebym go poniżył aż tak... Rowery! Kurde. Żeby aż tak go jakoś tam poniżyć. Ale no jest bardzo niskie. Dobra, to teraz jedziemy sobie na kolejne wyzwanko i tym razem mamy prosto w ogień. Kluczem do zwycięstwa na tej górskiej trasie jest szybka i płynna jazda. Czyli znowu jakiś wyścig, sprint. To nie jest drift, także okej, pojedziemy sobie GTR-kiem na tym tuningu. Myślę, że będzie w porządku. Być może jeszcze zrobię rzeczywiście ten tuning na drift, ale to zobaczymy zaraz. Może nie będzie to takie konieczne. W każdym razie mam świetną korwetkę właśnie na drift, która też robi robotę. Jest świetna właśnie do tego typu rzeczy. Dobra, grzoć silniko, lecimy. No i dobra, mam tutaj BMW, widzę Viperka. Dosyć szeroka droga. Grzejemy, no i widzicie, tutaj start GTR-a, no robi swoje, zdecydowanie, co? Samochód naprawdę świetnie przyspiesza. Nawet w tej grze to jest odwzorowane. Wow, mało brakowało. Okej, tu mamy krążenia? Nie, mamy tu sprint, więc git. Świetnie się nim jeździ, prawie poziom Lancer. Jeśli chodzi o mój garaż oczywiście. No i okej, tutaj jest gicior. No bez stresu, tu mogłem troszeczkę mniej driftować. No widzicie, samochód może dalej wchodzić w ten drift, ale... no, taki leciutki. I o to chodzi, ja właśnie coś takiego chciałem uzyskać. To się bardzo, moim zdaniem, spisuje w samochodach do wyścigów. No, próbowałem kiedyś zrobić właśnie samochód na grip totalnie i... no nie wychodziło. Strasznie trzeba było dużo prędkości tracić na zakrętach.
A taki lekki driftik jest w porządku. O, taki jak tutaj, nie? To się naprawdę szybko zakręty pokonuje, robiąc taki mały kąt. Nie ma potrzeby hamowania i pokonywania tego zakrętu jakoś na maksa wolno, jadąc jak właściwie F1. Nie ma sensu. Lekko sobie driftując jest i szybciej. Masz wyższe obroty przy wyjściu z zakrętu, może nie do końca wyższą prędkość, ale wyższe obroty i ten samochód jakoś mi się wydaje, że lepiej przyspiesza. A poza tym przede wszystkim jest większy fan z takiej jazdy, niż jakbyś miał hamować przed każdym zakrętem, wziąć zakręt idealnie i idź ty. To jest nuda. No i dobra, GTR-ek naprawdę się tutaj spisuje. Mamy już 12 na 15 wyzwań u Ediego. Następne wyzwanie to będzie 4 okrążenia czystej ulicznej zabawy, której nie pochwala żaden gliniarz. No, także to jeszcze nie jest drift, ale 4 okrążenia to już dużo jak na NFS-y. Zobaczmy, co powie Eddie. O kurde, Eddie mnie docenił. No, był taki arogancki na początku, ale teraz już chyba zaczyna trochę trzęść gaciami. No, z tym, że jego wypowiedź była teraz taka bardzo przyjazna. Poczułem się doceniony. Nie wiem, czy to będzie postać, która będzie chciała mnie jakoś tam później zabić albo coś, zrobić mi złego. Ale jest naprawdę fajnie. No dobrze, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że tuning tego GTR-a Wam się spodobał. A w następnym odcinku zrobimy sobie kolejne zadania u Ediego i będziemy także zajmować się bezprawiem. Jaki będzie samochód, zobaczycie już w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Tego uniknąć. Chcę, aby Supra była Suprą, krótko mówiąc. Na tym mi najbardziej zależy. Ale 400 km na godzinę to też tak troszeczkę nie pasuje do Supry. Supra moim zdaniem to jest taki samochód wyścigowy, który powinien znajdować się w klasie A. Więc powinienem zdecydowanie te osiągi tutaj zmniejszyć i postawić na to, aby to był najlepszy samochód w klasie A.